Akustyka atomów. Zagadka alkanowa. Widzimy, że są te dwa alkany i posiadają po 22 wiązania w swojej strukturze. Jak to sobie rozkminić, co tutaj są za alkany? No, trzeba sobie zwrócić uwagę, że alkany mają wzory ogólne, czyli to będzie w tym przypadku CnH2n+2. I teraz, przykładowo jak sobie weźmiemy taki metan, no to ile on ma wiązań? On będzie miał wiązań całe 4. Jak sobie dodamy do tego etan, to z 4 wiązań przyjdzie nam ich, jak sobie wszystkie policzymy, to będzie ich tyle, ile mamy atomów wodoru plus jedno między atomami węgla, czyli 7. I tak każda kolejna tutaj dodawanie grupy będzie powodowało właśnie to zjawisko, czyli dodatkowe 3 wiązania. No to tak sobie możemy nawet przejść tym sprytnym sposobem od razu, że to będzie 16, 19, 22, czyli mamy tutaj liczbę atomów węgla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alternatywnie można by to sobie właśnie wrzucić do takiego wzoru, żeby policzyć, ile tutaj mamy atomów wodoru, czyli to będzie 2n plus 2. I do tego jeszcze musielibyśmy sobie dodać n, czyli liczbę atomów węgla, ale odjąć 1, bo zawsze tych wiązań pomiędzy atomami węgla będzie o 1 mniej niż liczba atomów węgla. Czyli wyjdzie nam z tego, że to musi być równe 22. Z tego wyjdzie nam, że 3n, sobie to sumujemy, plus 2 i minus 1 to jest po prostu plus 1, równa się 22, odejmujemy 1, 3n równa się 21, n równa się 7. Niezależnie od metody trzeba było ogarnąć, że nasze alkany to jest C7H16, wzór sumaryczny. No i teraz rozkminiamy dalej, co zostało podane. Każdy z nich posiada przynajmniej jeden atom węgla o stopniu utlenienia równym 0. Aha, czyli obydwa będą miały atom węgla czwartorzędowy, to oznacza, że już mamy 5 atomów węgla ulokowanych. I taka sama sytuacja będzie zarówno dla jednego, jak i dla drugiego. No to skoro tak, to jeszcze co mamy dalej? Natomiast tylko jeden z nich posiada atom węgla o stopniu utlenienia równym minus 1. Okej, w takiej sytuacji możemy sobie zapisać, że ten minus 1 to będzie coś takiego. Musi mieć i czwartorzędowy, i trzeciorzędowy, i to już jest zagospodarowanie 7 atomów węgla tak naprawdę. Natomiast nie wiemy, co z tym drugim. Nie wiemy też, który jest A, który jest B. To może być zarówno A lub B, a to tak samo może być A lub B. Jakie tutaj mamy opcje? No na przykład taką, żeby właśnie zrobić coś takiego w tym miejscu. Jeszcze jest opcja tego typu, w której zapiszemy sobie na przykład ten atom węgla o tym miejscu. Jak tak będziemy sobie rozkminiać szkielet, coś takiego nam tutaj wychodzi. Dobra, co dalej wiemy? Wiadomo też, że alkan A w reakcji monochlorowania tworzy mniejszą liczbę monochloropochodnych niż alkan B. I mamy tutaj trochę informacji o reakcji substytucji rodnikowej, jak tutaj ta równocenność wpływa na to wszystko. Trzeba sobie ogarnąć kwestię monochloropochodnych, ile ich tutaj mamy. No to przeliczmy sobie. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę ten alkan, który tutaj ma ten szkielet z czwarto- i trzeciorzędowym atomem węgla, tutaj będziemy mieli 9 równocennych atomów wodoru, to jest pierwsza grupa. Następnie będziemy mieli 6 równocennych atomów wodoru, to jest druga grupa. I tutaj będzie jeszcze jeden atom wodoru, to jest trzecia grupa. Co w przypadku tych pozostałych dwóch struktur? Jeżeli byśmy sobie wzięli tą na górze, no to tutaj będziemy mieli również 9 równocennych atomów wodoru, to jest pierwsza grupa, później będą dwa równocenne atomy wodoru, to jest druga grupa, później jeszcze dwa równocenne atomy wodoru, to jest trzecia grupa i później jeszcze 3 równocenne atomy wodoru, to jest trzecia grupa. Podejdźmy sobie podobnie do tego, ile tutaj tych równocennych grup będzie w tym na dole związku. Czyli będziemy mieli tutaj 3, tutaj 4, a co z tym na dole? Tutaj mamy CH3, CH3 to są równocenne atomy, bo niezależnie, który z nich sześciu podstawimy, otrzymamy tą samą monochloropochodną. Dalej, tutaj będziemy mieli CH2, CH2, one również są tutaj równocenne atomy wodoru. No i tu mamy CH3 i tutaj CH3. Wniosek? Również 3 grupy. I to jest właśnie powód, dla którego tą strukturę na dole musimy odrzucić, ponieważ mają one identyczną wartość izomerycznych monochloropochodnych. A nie zgadza się to z informacją, ponieważ jest napisane, że alkan A w reakcji z monochlorowania tworzy mniejszą liczbę monochloropochodnych. Jakby tworzyły taką samą, to by znaczyło, że nie może tworzyć mniejszej. I z tego powodu właśnie odrzucamy sobie alkan, ten, który jest tutaj. Natomiast ten, który tworzy mniejszą, będzie alkanem, dokładnie jak to wspomina informacja A.
i o nim właśnie tutaj jest mowa w tym poleceniu. Zatem ten, który napisaliśmy po lewej, to jest A, a ten, który napisaliśmy po prawej, to jest B. Czyli mamy napisać liczbę powstających monochloropochodnych, no to już sobie rozkminiliśmy bez problemu, że będzie to dokładnie liczba 3. Natomiast nazwa systematyczna monochloropochodnej powstającej w największej ilości. Tutaj by się sugerować można tym, że jest trzeciorzędowy atom wodoru i sobie zapisać właśnie tą nazwę na tej podstawie, ale doczytajmy jeszcze tą informację. Podczas reakcji substytucji rodnikowej alkano z reguły w największej ilości tworzy się monochloropochodna trzeciorzędowa, to jest prawda rzeczywiście, co wynika z tego, że produkty pośrednie rodniki trzeciorzędowe wykazują się wyższą trwałością względem rodników o niższej rzędowości. Ta reguła ma jednak swoje wyjątki. Jeśli pierwszorzędowych, równocennych atomów wodoru jest 6 lub więcej w cząsteczce, wtedy w największej ilości powstaje monochloropochodna pierwszorzędowa. No to skoro tak, to mamy tutaj rzeczywiście sytuację, gdzie tutaj jest i 6 atomów wodoru, i jeszcze 9 atomów wodoru, więc tu, gdzie jest ich więcej, będzie powstawać właśnie ta monochloropochodna, a nie tu, gdzie jest trzeciorzędowy atom wodoru, bo po prostu liczy się nam tak zwany współczynnik reaktywności, który nam o tym mówi. Tutaj wystarczyło właśnie to zinterpretować, że mamy tych atomów wodoru więcej, 6 i więcej, więc tutaj będzie ta z pomarańczowym atomem wodoru tworzyć się monochloropochodna. Dopiszemy sobie w tym miejscu atom chloru i spróbujemy to nazwać, co tutaj powstało. Od atomu chloru będziemy liczyć. Widzimy, że to jest butan. Będzie to 1-chloro-2-2-3-trimetylobutan. Przydatne jest rozkminienie obydwu związków, bo od razu możemy sobie płynnie rozwiązać ten drugi podpunkt. Bierzemy ze sobą alkan B. W wyniku syntezy wórca dwóch nierozgałęzionych monochloropochodnych alkan B jest. Czy możliwy, czy niemożliwy do otrzymania? No jeżeli byśmy mieli dwie nierozgałęzione monochloropochodne i byłyby różne, no to jakby nie patrzeć, jak to musielibyśmy sobie podzielić te fragmenty? No bo na przykład jeżeli byśmy zrobili coś takiego tutaj, no to nie, no bo tutaj nam się przerywa ten łańcuch. Moglibyśmy na przykład spróbować otrzymać z takiej monochloropochodnej, ale ona będzie rozgałęziona, ta druga monochloropochodna, która by nam dawała tego typu produkt w syntezie wórca, więc bardzo możemy się postarać, ale jeżeli te dwie monochloropochodne będą nierozgałęzione, to nie da rady. I teraz z czego to wynika? No na pewno nie jest to legitna metoda otrzymywania alkanów tak po prostu i to za bardzo nie ma to sensu. Związek ten nie jest symetryczny, to prawda, ale czy to z tego wynika, że nie można go otrzymać tą metodą? Na przykład mielibyśmy związek, który też nie jest symetryczny, to można go otrzymać teoretycznie za pomocą syntezy wórca dwóch nierozgałęzionych monochloropochodnych, tylko że tutaj byłby na przykład chloroetan i 2-chloropropan, coś takiego. Więc to też tutaj pojawia się ta zagwozdka, że tu mamy brak czwartorzędowego atomu węgla, tylko to jest trzeciorzędowy atom węgla. Czwartorzędowy rodnik nie istnieje, no to jest prawda, ale to nie ma większego znaczenia w tym temacie, bo i tak nie dostosowalibyśmy do takiego czwartorzędowego rodnika do związku, który ma tylko pierwszo- i drugorzędowe atomy węgla. No i alkan B posiada czwartorzędowy atom węgla. To jest to właśnie uzasadnienie, które tutaj trzeba było zaznaczyć, czyli B4. Jeżeli ten atom węgla jest czwartorzędowy, to nie ma opcji, żeby z takich nierozgałęzionych monochloropochodnych, czyli takich, które posiadają pierwszo- i drugorzędowy atom węgla, nagle otrzymać czwartorzędowy. Ta rzędowość wzrasta, ale tylko o jeden w tym kontekście.